Cześć wszystkim tutaj Rzeżą. Dawno mnie nie było, ale nie będę się tutaj żalił dlaczego i opowiadał całej historii, bo to nieważne. Ważne jest to, że obiecałem, że coś nagram, także nagrywam. A jest fajna okazja do przetestowania sprzętu, który Grześ przywiózł z targów FIWE, a mianowicie mocowania na rack do siadu firmy Grand Fitness, który imituje monolift. Także jest okazja, żeby sprawdzić ten sprzęt, nagrać siady i całe aktywacje przed siadami, co już też oczywiście Grześ nagrał 2 dni temu, ale nie wiedziałem o tym, chociaż moje aktywacje trochę się różnią. Także będzie coś nowego, ale niestety bez omówienia, bo nie będę robił aż tak długiego vloga. Także zapraszam do oglądania. Kto przyjechał? Ha! Nagrywam. Kurwa, nie mam gdzie stanąć. No. Co nie masz? Gdzie stanąć? Nie masz gdzie stanąć, no. Dobra, popajacowaliśmy trochę na rollerze. Teraz będą odwrócone bułgary. 2 serie po 5 powtórzeń na każdą nogę, żeby rozciągnąć trochę czwórkę. Później aktywujemy antagonistę, czyli dwójki i pośladkowy na piłeczce. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać, także lecimy. Dobrze, czwórki, dwójki, pośladkowy mamy załatwione. Teraz coś na aktywację brzucha, mięśni głębokich brzucha, czyli ćwiczenie o nazwie martwy robak, czyli takie, które robił Grześ, ale ja je trochę zmodyfikuję i użyję do tego gum, żeby było trochę ciężej. Także zobaczcie, jak to wygląda. Dobrze, mamy wszystko załatwione, możemy iść siadać. Postanowiłem, że na drugą serię założę sobie już neopreny z Monstera. Nie są aż tak ciasne, żeby dawały jakoś strasznie dużo, ale fajnie dogrzewają kolano, cały staw, więc niech sobie już działają, a ja sobie szybko hopsnę na moje patyki. Hop, 1 i hop. Korzystając z okazji, nie zapominajcie o kodzie rabatowym, z którym otrzymacie 10% zniżki na artykuły wszystkie Monster Power. Link i kod będzie gdzieś tutaj na dole, a my lecimy dalej.
No to koniec treningu. Ciężary nie powalają, ale na szczęście nic mnie nie boli, bo tak jak mówiłem już wcześniej, przez okres tych 4 miesięcy teraz skupiłem się bardziej na naprawie siebie, żeby siadać bez bólu, poprawić się w ciągach i ogólnie się zregenerować, także jak najbardziej trening udany, chociaż tak jak mówiłem, ciężary nie zaskakują, ale przypominam, że 4 miesiące psikam się ofem tym na komary. Kto ma wiedzieć, ten wie, zrozumie, o co chodzi. Za niedługo wejdę pewnie na większe obroty, wyższe obroty, także myślę, że będzie ok. Waga na pod koniec dnia wynosi 86 kg, 86 z hakiem, tam 400 gram może, więc jest ok. Lecę zjeść coś, jakieś białko wypić, bo trzeba rosnąć, i do następnego.